Francja. MSW potępiła przemoc protestujących wobec policjantów. Francja. Ponad 130 tysięcy osób protestowało w całym kraju. Starcia z policją i zatrzymania. Marsze wolności przeciwko ustawie o globalnym bezpieczeństwie i przemocy policji zgromadziły w sobotę w OK. 70 miastach w całej Francji 133 tysięcy osób, wynika z danych francuskiego MSW z godzina 18.46 tysięcy osób demonstrowało w Paryżu, gdzie policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Według organizatorów marsze zgromadziły w sumie ok. 500 000 osób, podaje agencja AFP. Popołudniowy protest w Paryżu przebiegał spokojnie, ale pod koniec dnia doszło do starci demonstrantów z policją, która użyła armatek wodnych w rejonie placu Bastylii. Łącznie w Paryżu i regionie aresztowano 46 osób. 23 członków sił bezpieczeństwa zostało rannych w Paryżu, a 14 w całym regionie stołecznym, poinformowało francuskie MSW. Szef resortu Gerald Darmanin potępił na swoim koncie na Twitterze niedopuszczalną przemoc wobec policji. Wielotysięczne demonstracje, oprócz Paryża, odbyły się w OK. 70 miastach, w tym m.in. w Lyonie, Lille, Bordeaux, Strasburgu, Marsylii, Grenoble, Rennes i Montpellier. OK. 46-tysięczny tłum wypełnił w sobotę Plac Republiki i okoliczne ulice, podaje agencja AP. Ludzie trzymali czerwone flagi związkowe, trójkolorowe flagi Francji i robione przez siebie transparenty z hasłami potępiającymi przemoc policyjną, domagano się wolności mediów i wzywano do ustąpienia prezydenta Francji Emmanuela Macrona czy ministra Darmanina. W tłumie tym byli dziennikarze, studenci dziennikarstwa, działacze lewicowi, przedstawiciele organizacji do spraw praw migrantów i obywatele o różnych poglądach politycznych, informuje AP. Wyrażali sprzeciw wobec zaostrzania, jak utrzymują, taktyki policyjnej w ostatnich latach, zwłaszcza od czasu, gdy francuski ruch protestacyjny przeciwko trudnościom gospodarczym w kraju pojawił się w 2018 roku. W stolicy protestujący domagali się również odejścia prefekta paryskiej policji Didiera Lallementa, któremu zarzucają tolerowanie przemocy i rasistowskich zachowań wśród funkcjonariuszy. Pod koniec dnia w Paryżu grupy demonstrantów utworzyły barykady i rozpaliły kilka ognisk, nad którymi unosił się dym i swąd. Ogień, który zajął kiosk, bar i fasadę Banku Francji zostały opanowane ok. godzina 18, podaje agencja AFP. Reuters pisze, że setki ubranych na czarno demonstrantów starło się z policją na koniec protestu w stolicy po tym, jak zamaskowani manifestanci odpalili race i obrzucali policję kamieniami i kostką brukową. Wcześniej większość protestowała pokojowo, ale małe grupy zamaskowanych demonstrantów ubranych na czarno rozbiły witryny sklepowe i podpaliły dwa samochody, motocykl i kawiarnię. Pożary zostały szybko ugaszone. Policja użyła gazu łzawiącego i granatów ogłuszających, aby rozproszyć tłum, a wczesnym wieczorem użyto armatki wodnej wobec pozostałych grup protestujących na placu Bastylii. Według prefektury Bordeaux w sobotę na ulicy wyszło ok. 6 tysięcy ludzi, organizatorzy marszu twierdzą, że było ich 20 tysięcy. Procedowana obecnie w parlamencie ustawa przewiduje karę do 1 roku więzienia i grzywnę w wysokości 45 tysięcy euro za rozpowszechnianie wizerunku twarzy lub jakikolwiek innego elementu pozwalającego na identyfikację funkcjonariuszy policji podczas dokonywanych przez nich interwencji. Premier Jean Castex zapowiedział w zeszłym tygodniu, że artykuł 24 ustawy zostanie napisany na nowo i przeanalizowany przez specjalną komisję legislacyjną,